Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę bez entuzjazmu, bo jakoś tak źle się czuję. Mam te dni i po prostu średnio. Idę zaraz na paznokcie, bo już moje chcą się zmienić. Wczoraj jeszcze tak zahaczyłam o stół, że jeden mi się tak trochę teraz odchodzi. A otwartą mam szafę. I trzeba zrobić z nimi porządek. Co prawda wolałabym może jutro sobie je robić, bo jeszcze będę dzisiaj pewnie sprzątać. W ogóle od rana też sprzątam, także to będzie taka mała przerwa w sprzątaniu. Te paznokcie, no zobaczymy, na co się zdecyduję. Jakiś wstępny plan mam, więc jest lepiej niż ostatnio, bo ostatnio to totalnie nie wiedziałam, co mam ubrać, co mam zrobić na tych paznokciach. No a tym razem coś tam już wstępnie mam wymyślone. Chciałam Wam co nieco powiedzieć o tej książce, którą ostatnio skończyłam czytać. I powiem Wam, że no, liczyłam na większe wow, to po pierwsze, ale to nie jest książka zła. Natomiast nie pojawi się raczej w ulubieńcach. Dlaczego? Dlatego, że było tutaj bardzo mało... Znaczy, ja może się po prostu nastawiłam na coś więcej, a nie uzyskałam tego. Więc chyba dlatego ona nie będzie w ulubieńcach, natomiast nie jest zła i bardzo Wam ją polecam. Wiem, że to dziwne, ale polecam ją ze względu na to, jeśli ktoś chce na przykład dowiedzieć się, jak wyglądają podróże w kosmos, tak od A do Z, od przygotowywania się, jak się astronauci przygotowują, jeśli chodzi o nawet psychikę, czy fizycznie po prostu, ile to trwa, jak wygląda start rakiety, jak wygląda powrót na Ziemię, i to jest wszystko opisane naprawdę dokładnie. Może Was sobie tutaj postawię. O, i będę tak niżej mówić. Wszystko jest opisane bardzo dokładnie. I na początku trochę mnie zniechęciła ta książka, bo było za bardzo technicznie opisane wszystko. Jakieś tam parametry, tak stricte techniczne opisanie startu rakiety, co mnie tak średnio interesowało, szczerze mówiąc. Ten autor opisuje całą swoją wyprawę, czy odpowiada na pytania, ale tak naprawdę jest to opowieść o całej wyprawie. Dowiadujemy się, co tam robią, skąd uzyskują na przykład wodę do picia, jak wygląda ich jedzenie i tak naprawdę wszystko, jak to wygląda. Po prostu jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają podróże, to polecam, bo książka jest naprawdę fajna, tylko ja może właśnie na początku się zniechęciłam trochę tymi technicznymi takimi informacjami. Nie było ich dużo, ale były na początku i wiecie, jak to jest na początku książki. Zawsze się człowiek tak nastawia, a potem jest takie takie mech. Ale polecam, polecam. I bardzo mi się podoba to, że były tutaj zdjęcia, więc można było też zobaczyć różne takie rzeczy, jak właśnie oni się przygotowywali w tych różnych komorach próżniowych na przykład, które naśladowały te warunki takie, jakie są w kosmosie. Tutaj są zdjęcia na przykład z kosmosu. Oni oczywiście mieli wyprawę na tą międzynarodową stację kosmiczną, nie dalej, nie na Księżyc, tylko na orbitę Ziemi, także książka okej, książka okej. Także możecie sobie ją przeczytać, jak najbardziej Wam polecam, ale ja po prostu czegoś mi brakowało i tyle. Dojadam sobie zupę, bo już powinnam za chwilkę wychodzić. I no i lecimy na te paznokcie, odezwę się do Was pewnie później już po zrobionych. Nie będę tam nagrywać, bo po prostu to jest więcej zamieszania niż nagrywania przy tym. Zobaczymy. Jeszcze tak na szybko Wam pokażę, co mam ubrane. Bluzka jest z H&M-u. Spodnie są z Sinsay, tak? Chyba tak. Tak, ostatnio pokazywałam Wam je w holu wyprzedażowym. I całkiem spoko są. Tutaj trochę przód jest taki, wiecie, do ogarnięcia, ale są ok. Podobają mi się nogawki i w ogóle. Buty Adidas Gazelle. Mam dużo pytań, odkąd wrzuciłam Instastory z tymi butami właśnie na Instagramie, więc Was informuję. Oczywiście moja niezastąpiona Mint Bucks szara tym razem. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj mam Daniela Wellingtona, mam tutaj I Love Handmade i też Wellington, a to serduszko jest z Happiness Boutique. Pytacie też o niego mnóstwo razy, więc powtarzam jeszcze raz i uciekam na paznokcie robić nowe. Jakaś taka gruba się wydaje w tej bluzce, co nie?
Tylko mi się tak wydaje dzisiaj. Coś mi tam się poprzestawiało. Jeżeli bylibyście ciekawi, czym dzisiaj pachnę, to jest to ten właśnie perfum. Jest to dosyć taki delikatny, kwiatowy, ładny. Ostatnio też zauważyłam, że przenoszę się z takich bardzo ciężkich, może dlatego, że jest po prostu lato, właśnie perfum na takie lekkie. Zobaczymy, jak to będzie na jesień i na zimę. I tu jeszcze mam nierozpakowaną paczkę z Mixit, ale zrobię to dzisiaj wieczorem. Już jestem po paznokciach. Chciałam sobie też loda. Jest to smak mlecznej czekolady z truskawkami. A same paznokcie prezentują się tak. Jest to taka fukcja, coś takiego. I mamy tutaj taki mały akcent na serdecznym. Później Wam dokładnie pokażę. A teraz nie mam loda, bo mi się już topi. Z bliska, moi drodzy, one wyglądają tak. I postawiłam na taki fuksjowy kolor, coś takiego. I one mi się... Będę wszystkich wpuszczać na już jedź. Postawiłam na fuksjowy kolor. I też chciałam jakiś akcent. Tylko teraz się tak zastanawiam, czy to był dobry pomysł. W sensie nie jest to brzydkie, bo to jest takie serduszko malutkie. Ale czy to było potrzebne? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jeśli mi się bardzo to nie będzie podobać, no to ewentualnie pójdę, żeby mi pomalowały to takim lakierem, jak tutaj mam. Chociaż nie wiem, czy to tak na topa coś takiego można zrobić. No ewentualnie po prostu pójdę szybciej na kolejne paznokcie. W każdym razie, nie no, generalnie mi się paznokcie podobają bardzo. Tylko ja po prostu zaczęłam chyba coś wymyślać. No nie wiem, może się przekonam. Dajcie znać, czy Wam się podoba to serce tu, czy to jest takie zbędne bardzo. Widzę, że światło wariuje, bo tramwaj przejechał teraz. Jadę teraz do Lidla. Muszę sobie kupić jakiś obiad, taki szybki do zrobienia, więc może jakąś pizzę? Taką do, wiecie, do zagrzenia w piekarniku? Bo tak to chyba nie mam pomysłu na nic innego. A robić mi się nic nie chce. Więc tak na szybko. Plus jeszcze muszę kupić kilka środków czystości, bo no tak jak Wam mówiłam, rano sprzątałam i mi się kilka rzeczy skończyło, a w zasadzie nawet nie miałam. I nie miałam jak umyć na przykład kabiny prysznicowej, więc jeszcze dzisiaj wieczorem mnie to czeka. Ale muszę założyć rękawiczki, żeby paznokcie chronić. Ale rękawiczki mam, także nie muszę kupować. No także szybkie takie zakupy i jadę do domu, no ale mamy taką godzinę, że do tego domu zajadę. Na po piątą będę, no późno. Zostawiłam sobie klimę włączoną, jak wyszłam i słuchajcie, tak chłodniutko mam teraz w mieszkaniu, fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę, iż wpadłam na ten pomysł, żeby zostawić klimatyzację włączoną. Nie, żebym tego nie robiła kiedyś już, ale robiłam to, jak były większe upały. Dzisiaj takie upały nie ma, ale jednak teraz jak słońce przyświeciło, to trochę przygrzało. W Lidlu kupiłam właśnie sobie pizzę, także zaraz ją sobie upiekę w piecyku. W zasadzie mogę to już zrobić, żebym później nie czekała. Z jedzenia wzięłam jeszcze ketchup, bo chyba mi się kończy już mój. Wzięłam też sobie pistację. Ja lubię podskubywać tak właśnie z tych pistacji. Śmieję się z tego, jak to powiedziałam, nieważne. Wzięłam też bulgur jakiś z hummusem i pastą pomidorową. Ja bardzo lubię hummus. Więc chęcią to wypróbuję. Nie jadłam jeszcze tego. Tylko tak się zastanawiam, na zimno to będzie takie średnie chyba, bo ja nie lubię takich sałatek czy jakiejś kaszy na zimno, więc jeżeli będę chciała to zjeść, to będę musiała chyba zostawić to na wierzchu, bo też chyba do podgrzania to nie jest. Więc żeby to chociaż się trochę tak do temperatury pokojowej zagrzało. I resztę mam chemię. Skusiłam się na taki płyn, mydło w płynie do rąk z Cien, więc on nie był drogi, bo kosztował 3 zł. A pachnie cudownie. Pachnie tak bardzo słodko, malinowo, jeżynowo. Cudowny zapach. Były jeszcze inne wersje, była jeszcze czekolada, która również mnie kusiła, ale stwierdziłam, że wezmę coś takiego bardziej słodszego, takiego owocowego do rąk, ale czekolada też była bardzo ładna, no i były jeszcze inne zapachy. Wzięłam też mokre chusteczki, bo też mi się kończą, też, powtarzam się. Zamiast CIF wzięłam takie mleczko do czyszczenia, mam nadzieję, że będzie tak to samo. Stwierdziłam, że wezmę coś tańszego, bo tak naprawdę CIF-a używałam tylko do czyszczenia. Potem to i tak zmywałam wodą i tak dalej, więc nie potrzebowałam nic takiego. A może akurat to też będzie ok. No i wzięłam też Domestos, akurat mam wersję białą. Wcześniej też miałam wersję białą
Nie wiem, czy ona się jakoś różni wielce, może jakieś takie, wiecie, placebo, że nagle wybiela ten materiał, którym go polewamy, nim polewamy. No ale mniejsza, wzięłam po prostu biały domestos, to się będę nad domestosem rozpowiadać. Słuchajcie, jak wcześniej wam mówiłam, że się średnio czuję, tak teraz już się dobrze czuję. I wcześniej nie miałam nawet ochoty zjeść tej zupy, w zasadzie jej nie zjadłam. Tak teraz bym zjadła wszystko i jem cały czas słodycze. Zjadłam tego loda, później jadłam jakieś słodycze, co miałam w samochodzie. Teraz jem sobie tą pizzę, ale coś czuję, że później również jakieś słodycze wejdą. Także takie huśtawki dzisiejszego apetytu mojego. No, wróciłam, ale mi jest ciepło. Idę się przebrać i potem biorę się za dalsze porządki. Zaczęłam sprzątać i zauważyłam, że mam paczkę nierozpakowaną. I chciałam wam pokazać, dostałam ostatnio jakieś znowu sportowe ubrania. Nie wiem, o co chodzi. Chyba wszyscy chcą, żebym zaczęła ćwiczyć. Tak typowo na siłowni. I dostałam tutaj dwa biustonosze. Taki różowy. Zobaczmy, jaki ma tył. O, może mieć bardzo ładny tył. I czarny. Czarny ma też tutaj taki inny tył. Nie będę ich teraz zmierzyć, słuchajcie, bo wzięłam się za to sprzątanie i chcę jak najszybciej to zrobić. Ewentualnie, jeżeli będę je kiedyś zakładać, to wam pokażę. I mam tutaj jeszcze leggingsy. Takie też czarne, zwykłe, proste. Tamte miałam z siateczką po boku. Te akurat są całe gładkie, idealnie. W poniedziałek jadę akurat na jazdę konną, więc sobie pewnie któreś wezmę. Pewnie te, bo te z siateczką mogą być takie średnie na jazdę. No i pewnie sobie też wezmę jakiś biustonosz, bo znowu mają być upały, więc będzie idealnie. Testuję dzisiaj nowy podkład. Dostałam go 2 dni temu i naprawdę jestem go bardzo ciekawa. Jest to Banxer firma, nie wiem, czy tak się wymawia, ale powiedzmy, że tak. Ja mam odcień 3, chociaż 1 też dostałam i myślałam, że 1 będzie dobra, ale widocznie chyba jestem trochę opalona. No i powiem wam, że podkład naprawdę, naprawdę okej. Jest to taka w ogóle mało znana na pewno firma, bo ja nigdy o niej nie słyszałam. I chyba ona podchodzi pod O2O, czyli możecie je dostać pewnie na AliExpress, więc no wiem, że się boicie pewnie zamawiać takich kosmetyków i tak dalej, ale no, ale ja dzisiaj go testuję i jestem pozytywnie zaskoczona, bo naprawdę ma wykończenie też ładne, takie lekko matowe, ale nie do końca. Kryje niesamowicie dobrze, naprawdę. Może nie jest Estée Lauder, wiadomo, ale krycie ma naprawdę, naprawdę super. No i zobaczymy, jak będzie się w ciągu dnia utrzymywał. Powiem wam jeszcze, co mniej więcej mam na twarzy. Jeśli chodzi o w ogóle o tusz do rzęs, bo też często pytacie mnie, to ostatnio w 99% był to tusz z Eveline Fiberlast, wersja złota. Mam też wersję srebrną, ale akurat ostatnio używałam sobie złotej. Dzisiaj tak samo mam na rzęsach wersję złotą. Ostatnio kupiłam rozświetlacz z Mua, jakoś mnie tak zachęcił swoim wyglądem i dzisiaj też go mam. Co prawda mam go nałożonego tak trochę jakby w połączeniu z bronzerem i trochę à la rouge, ponieważ on jest dosyć ciemny i raz go nałożyłam jak taki typowy rozświetlacz i po prostu miałam taką plamę, więc fajnie też wygląda właśnie w połączeniu z bronzerem czy jako róż. Jest piękny naprawdę. I na ustach mam Vibo Spicy w kolorze 1. Tak. Także to jest mój dzisiejszy makijaż. A na oczach mam czekoladkę z Revolution w kolorze, znaczy w kolorze, w odcieniu Salted Caramel. Tak, mam jeden chyba, nie no, 2 cienie. Mam tutaj taki błyszczący, a tutaj taki matowy, brązowy, czyli nudziaki i tak dalej. No, to tyle na tą chwilę. Dzisiaj też wam pokażę tak na szybko, co ubrałam, chociaż dzisiaj mamy... Ja mam bardzo, bardzo prostą stylówę. Mam białą koszulkę z H&M-u i spodenki. Spodenki są z Sinsay. Espadrille również z Sinsay. Torebka z H&M-u. Często o nią pytacie, bardzo często, ale nie wiem, czy jest jeszcze dostępna. Przy kucyku sobie przywiązałam apaszkę. Chciałam ją w sumie tutaj jako pasek dać, ale niestety jest za krótka, więc... Nie objęła mojego pasa i jakieś dodatki, Daniel Wellington, zegarek tak samo, tą bransoletkę z bursztynami,
nie wiem, dostałam chyba w spadku od mamy. I też kolczyki mam właśnie z bursztynem. Naszyjniki, takie dwa delikatne, złote. Także bardzo, bardzo prosta stylówka, ale mówię wam, jest tak gorąco. Teraz wyszłam sobie zanieść jedną rzecz do auta i padam. Naprawdę, upał, jakich dawno nie było. Ja uciekam. A, no i moi drodzy, będę się z wami żegnać. Dzisiaj tak nietypowo w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Zostawcie jakiś komentarz po sobie, bo ostatnio bardzo mało komentarzy. Także będę bardzo wdzięczna, jak coś zostawicie po sobie, jak napiszecie, odniesiecie się do vloga, czy po prostu napiszecie, co tam u was słychać. Zostawcie łapki w górę również i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa. Give it all.